coś zostało obudzone. Przed nami jeszcze wiele różnych pobudek, za chwilę myślę, że kolejne ciekawe przestworze w nas się otworzą, kiedy będziemy mogli słuchać Krzysztofa Jędrzewskiego, którego za chwileczkę poproszę. Nie wiem, jak on zinterpretuje to, co powiem. Mi się wydaje, że kiedy masz do czynienia z kimś, kto jest w swoim specyficznym miejscu i ocierasz się poprzez rozmowę z nim, to trochę udziela się tobie z jego perspektywy. Czy tak większość społeczeństwa patrzy na problemy finansowe ze swojej strony, jak gdyby patrząc tak lekko z dołu do góry te problemy, pewne rachunki. Kiedy masz do czynienia z ludźmi, którzy są biznesmenami, rzeczywiście, którzy mają, przynajmniej jak to będzie Forrest Gump, jeden problem z głowy. Czyli finanse. To kiedy patrzysz z góry na pewne rzeczy, świat trochę wygląda inaczej, prawda? Kiedy samolot się zbija lub kiedy jest nad chmurami. Dobrze, że my możemy się swoimi perspektywami wymieniać i chyba o to chodzi w tej konferencji. Ja za dużo o Krzysztofie nie muszę mówić, on sam o sobie powie. Teraz zapraszam Krzysztofa Jędrzejewskiego. Zachęćmy go. Powiem, jak to się stało, że jestem w takim miejscu, w jakim jestem, czyli znalazłem się na liście 100 najbogatszych Polaków. Ja urodziłem się w rodzinie tradycyjnie katolickiej. Moja mama była wierząca. Mój tata był i jest ateistą. I chodząc do kościoła zawsze miałem w tym okresie młodości takie jedno podstawowe pytanie. Jaki jest sens i cel życia? To było kluczowe pytanie, na które ciągle szukałem odpowiedzi. Chodząc do kościoła w pewnym momencie stwierdziłem, że może będzie bardziej efektywnie, jak będę chodził zamiast na nabożeństwo do lasu, bo co niedziela jest ciągle to samo, tylko co sami na kazaniach coś tam się zmienia. W związku z tym przestałem chodzić do kościoła, natomiast chodząc na religię, cały czas szukałem odpowiedzi na to pytanie i ksiądz mi kiedyś podsunął taką książkę pod tytułem Taka jest nasza wiara Krenzera. I przeczytałem tę książkę i to był pierwszy moment, kiedy rzeczywiście świadomie, z własnym przekonaniem zacząłem wierzyć w Boga. Później, kiedy byłem na studiach, poznałem ludzi z Ruchu Nowego Życia. Po akademikach chodzili i proponowali studiowanie Biblii. Kilka koleżanek się zgłosiło i utworzyło grupkę z chłopców. Ja zgłosiłem się sam, także z prowadzącym utworzyliśmy dwuosobową grupkę. Ale to był pierwszy taki okres, kiedy zacząłem poznawać i studiować Biblię głębiej, bardziej. W tym też okresie widziałem szereg rzeczy, które mi się nie podobały w kościele. W związku z tym zacząłem chodzić do nabożeństwa, które były przez tą wspólnotę związane z ruchem Nowego Życia. Na 5. roku razem z żoną, bo razem studiowaliśmy, pobraliśmy się i zaraz potem zacząłem na końcu studiów własny biznes, sklep okrutniczy. Po skończeniu studiów straciliśmy kontakt z tym ruchem Nowego Życia, z osobami z tej wspólnoty. I tak jak powiedziałem, nie chodziliśmy już do kościoła. I zaczęliśmy płynąć, dryfować, mogę powiedzieć, w kierunku New Age. Czyli, że jest jakiś Bóg, on tam w różnych kulturach, w różnych częściach świata jest różnie określany, różnie nazywany. Tak z perspektywy mogę powiedzieć, że było to pewnego rodzaju doświadczenie, kiedy człowiek pozostaje, nie jest w jakiejś wspólnocie, w jakimś kościele, to jest bardzo łatwo gdzieś zdryfować. Natomiast tak się stało, że akurat koleżanka po jakichś 3-4 latach zapytała się, czy chcielibyśmy się spotkać z takim małżeństwem, które chętnie by tam rozmawiało na temat Biblii i tak dalej. Myśmy się zdecydowali, ok, spotkamy się, zaczęliśmy się spotykać. Ponownie zaczęliśmy studiować Biblię i po roku czy dwóch zdecydowaliśmy się, żeby przystąpić do kościoła, w którym jestem do dzisiaj. Tak jak wspomniałem, założyłem też
własną działalność, sklep ogrodniczy, w momencie, kiedy po tych kilku latach zacząłem tą Biblię studiować, wstąpiłem z powrotem do kościoła, zdecydowałem się, żeby wprowadzić takie te biblijne, Boże zasady do biznesu. Zamknąłem sklep w niedzielę, przestałem dawać jakiekolwiek lewe pieniądze i gdzieś tak w podświadomości miałem takie oczekiwanie, że to będzie takie dobre świadectwo, że można prowadzić biznes zgodnie z Biblią, zgodnie z Bożymi zasadami i Bóg to będzie tak właśnie używał tego jako świadectwo, że ten biznes prosperuje i rozwija się. Ale tak się nie stało. Biznes zaczął się zwijać. Gdzieś mi tam powstawało takie pytanie, Panie Boże, ale tak o co Ci chodzi? Ja chcę tak zgodnie z Twoimi zasadami, żeby to było dobre świadectwo dla Ciebie, a Ty jakoś tak nielogicznie działać. Też w tym czasie uruchomiona była spółka ze wspólnikiem, też zajmująca się w tej branży ogrodniczej. I spółka się rozwijała, ten mój sklep też się rozwijał, w związku z tym potrzebowałem do tego finansa. Musiałem zaciągać kredyty, brat trochę mi poręczał. W tej spółce już też miałem zastawiony cały dom, hipotekę domu. I potrzebowałem kolejnych kredytów i poprosiłem brata, żeby pomógł mi te kredyty poręczyć. Brat był 5 lat starszy, wcześniej zaczął na giełdzie inwestować i rzeczywiście na tej giełdzie zrobił bardzo duże pieniądze. Miał do tego taką smykałkę, że ten kapitał dość szybko mu rósł i rzeczywiście był już w milionach. I poprosiłem, żeby brat mi poręczył kredyt. I wtedy brat mi powiedział tak. Brat był 5 lat starszy, był kawalerem. Powiedział tak, ty masz prawie wszystko. Masz rodzinę, dzieci, żonę, masz przyjaciół, masz sens i cel życia, masz hobby. Jedyne, czego ci brakuje, to pieniędzy. A ja jedyne, co mam, to mam tylko pieniądze, a tych wszystkich innych rzeczy nie mam. Jak ci pomogę, żebyś i ty miał pieniądze, to ta równowaga między nami będzie, ty już będziesz miał w zasadzie wszystko, a ja będę miał tylko te pieniądze. I brat mi wtedy odmówił. Spółka jakoś tam sobie poradziła. Natomiast dwa lata później brat poprosił mnie o pomoc, ponieważ pożyczył komuś spore pieniądze, bo w 2000 roku to było 12 milionów złotych, pod zastaw jakiejś tam spółki, nie wiedział dokładnie, i wiedział, że ta osoba ma problem z oddaniem tych pieniędzy. Jednocześnie brat też miał depresję, taką chorobę dwubiegunową. No i były te właśnie w dołkach, jak gdyby nie radził sobie, wyłączał się. Także poprosił mnie o pomoc, ja zacząłem bratu pomagać. W sumie zamiast odzyskać te pieniądze, udało się przejąć kontrolę nad tą spółką. Spółką okazała się fabryka, która produkuje kombajny górnicze, która zatrudniała 800 osób gdzieś na Śląsku, związana z węglem. I było to dla mnie i dla brata zupełnie coś nowego. Ja pomagając bratu zacząłem pełnić, można powiedzieć, taki pewien rodzaj nadzoru właścicielskiego. Aczkolwiek z punktu Warszawy to zawsze dla mnie górnictwo i węgiel to było coś takiego, co to jest czarna dziura, w której wszystko ginie. Pamiętam pierwszą rzeczą, z którą się spotkałem, to tak zwane kompensaty, czyli firma, żeby odzyskać swoje należności z kopalń, musiała dokonywać pewnych kompensat i płacić za to prowizję i rzędu, pamiętam w pierwszym roku to zacząłem to kontrolować, to było 14%, co w skali firmy stanowiło kilkanaście milionów złotych. Także to było coś z mojej perspektywy w ogóle dziwacznego, nieznanego. Jak zacząłem to kontrolować, to w kolejnym roku udało się to obniżyć do 11%. Był wielki sukces. Ale zacząłem bratu tutaj w tym pomagać. I w
2004 roku nastąpiło takie zdarzenie, kiedy ktoś do mnie dotarł i powiedział, że w firmie brane są łapówki przy zakupach inwestycyjnych. Ja zacząłem to badać, no, miałem pewnego rodzaju potwierdzenia, że rzeczywiście tak jest. Powiedziałem to bratu i brat powiedział, ponieważ brat bał się odpowiedzialności, nigdy jakby był zawsze inwestorem, nigdy nie zarządzał, wydał mi takie polecenie, że słuchaj, zatkaj dziurę, ale nic nikomu nie mów. I akurat wchodził w dołek, położył się do szpitala. Ja wtedy nie bardzo wiedziałem, jak to mam zrobić, żeby zatkać tak nic nikomu nie mówiąc. Powiedziałem o tym rodzicom, powiedziałem znajomemu, który tam ściągnęli na Śląsk, który tam pracował. To zostało jak gdyby, no, wyświetlone, pewne osoby zostały zwolnione. Ale wtedy też została podjęta decyzja, że ja będę tam w zarządzie na miejscu. Nie będę jeździł raz w tygodniu, tam raz w miesiącu, tylko zacznę jeździć już co tydzień, będę tam w zarządzie na miejscu pilnował tego. I od 2004 roku zacząłem tam jeździć, będą 3 noce, czyli 4 dni. Później z czasem zmniejszyłem to, że zacząłem jeździć tylko na 2 noce, na 3 dni. Firma zaczęła się rozwijać. Generowała spore zyski. Kupiona została jedna fabryka, druga fabryka, trzecia fabryka. W 2006 roku została kupiona taka spółka giełdowa Copex, a rok później, w 2007 roku, została zrobiona taka skomplikowana transakcja biznesowa, przejęcie odwrotne. Już nie tłumacząc, w każdym razie, efektem tego przejęcia było to, że część akcji zostało, wcześniej kupionych, zostało sprzedanych. I na tej transakcji zostało wygenerowane 530 milionów zysku w samej firmie. I w 2008 roku wartość na giełdzie, no wtedy była Hossa, wynosiła 2 miliardy złotych tego pakietu, który brat posiadał. Wcześniej, tak jak powiedziałem, brat pożyczył 12 milionów, potem tam jeszcze dokupił za 7, około 19 milionów go to kosztowało. Po 7 latach był to tysiąckrotny, nie, stukrotny wzrost. Ale to było na tym wierzchołku, kiedy była Hossa na giełdzie. Natomiast przychodzi 2008 rok i w 2008 roku na jesieni brat popełnia samobójstwo. Ponieważ nas było dwóch, to ja w spadku po bracie przejmuję to wszystko. Tych biznesów było dużo. To nie była jedna spółka. Jak składałem deklarację do Urzędu Skarbowego, to było ponad 100 pozycji różnych aktywów, udziałów, kont i tak dalej. I powiem tak, że stereotypowe takie wyobrażenie jest takie, że o, teraz to ten ktoś to ma górę pieniędzy. Ma taką górę pieniędzy, że może robić co chce. Żyć jak chce, wydawać na co chce. No w ogóle żyć nie umierać. Natomiast ja wtedy miałem dwa zupełnie inne uczucia. Jedno uczucie to było uczucie złości. Uczucie złości na brata, że z tym wszystkim mnie zostawił. Że to teraz ja muszę coś z tym zrobić. I drugie uczucie, w zasadzie związane z tym, to było poczucie odpowiedzialności. Czyli właśnie nie poczucie własności, tylko poczucie odpowiedzialności. To teraz ja muszę o tym decydować. To teraz ja muszę decydować, czy daną firmę ratować, pokrywać straty, czy inwestować. Jak dbać o rozwój, jak dbać o pracowników, czy zwalniać, nie zwalniać. To była odpowiedzialność za wspólników, udziałowców i tak dalej. To było szereg decyzji, które musiałem podejmować i za które to ja byłem odpowiedzialny. I to był trudny okres. W sumie przez kolejne 2 latach zgodziłem się, żeby 5 firm, 5 z tych spółek pozwolić na upadłość, pozwolić na bankructwo. Mamy rok 2008. Rok później umiera moja mama. Mój tata, tak jak wcześniej wspomniałem,
była ateistą i do tej pory mamy całkowicie odmienne światopoglądy, tak dokładnie o 180 stopni. I w 2010 roku, tak jak mówiłem, razem z żoną byliśmy dość mocno zaangażowani w kościele. Natomiast żona, będąc, ucząc się w ramach doradztwa rodzinnego, chodząc na pewne takie studia z tym związane, będąc też na studiach właśnie w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, poszła też, tam było, obowiązkiem było, żeby przejść terapię. Taką indywidualną. I na tej terapii żona zaczęła zmieniać światopogląd. Poszła w kierunku hinduizmu, tantry serca, szamanizmu. To spowodowało, że żona powoli odeszła z kościoła. Na koniec 2010 roku, no to nasze małżeństwo też się rozchodziło. Na koniec 2010 roku się wyprowadziła pierwszy raz. Potem po pół roku jeszcze wróciła. W 2011 wyprowadziła się już po raz drugi. No i w tej chwili już prawie 2 lat jestem po rozwodzie. Ale to był taki moment, taka sytuacja, kiedy miałem poczucie, że jestem pod presją, jestem jakby pod murem. I w takiej sytuacji ciężko być już takim letnim. W takiej sytuacji są generalnie 2 możliwości. Jedna możliwość to jest obrazić się, mieć pretensje do Pana Boga, na cały świat, do wszystkich ludzi, zgorzknieć, narzekać. A druga możliwość to było zaufać już tylko Bogu. Już tylko się na Nim oprzeć, bo tych najbliższych osób już nie było. I w jakiś sposób się zdeterminować w tym. Ja w sumie wybrałem to drugie rozwiązanie. Zdeterminowałem się. Zacząłem z jeszcze większą determinacją i świadomością żyć Biblią, żyć wiarą. Zacząłem coraz więcej publicznie mówić na temat Boga, na temat to, co jest dla mnie ważne, na temat wartości chrześcijańskich. Zacząłem też coraz więcej współpracować, współdziałać z różnego rodzaju fundacjami, stowarzyszeniami, które działają na rzecz ludzi narkomanów, alkoholików, bezdomnych, ludzi odrzuconych, czy też dzieci różnego rodzaju świetlice. I w tym zaczęłam się realizować. Niedawno, kiedy mówiłem świadectwo w domu dla bezdomnych, ktoś mi zadał takie pytanie, ale jaką ja mam tak naprawdę motywację w tym, żeby pomagać tym ludziom odrzuconym? No, rozumiem, Bóg, wiara, to wartości chrześcijańskie, ale jaką mam tak, dlaczego w ogóle pomagam tym ludziom odrzuconym? Wiecie, odpowiedź była z mojej strony stosunkowo prosta, bo sam byłem odrzucony. A emocjonalna motywacja jest jedną z najsilniejszych motywacji. Także to jest taka krótka historia. Natomiast Jurek mnie prosił, żebym właśnie na ten temat powiedział, czyli na temat pomagania. I tu chciałbym powiedzieć na podstawie w sumie takie pewne wskazówki i własnych doświadczeń. Czy można głupio pomagać? Dwie sytuacje powiem. Wczesna wiosna na parkingu przed supermarketem. Podchodzi kobieta, prosi o 10 zł. Wyciągam, daję 20 zł. Pół godziny później widzę w sklepie, jak razem z mężczyzną kupuję butelkę wódki. Mogę powiedzieć, niesmak pozostał. Druga sytuacja. Znajomy, młody mężczyzna, miał takie serce, żeby pomagać dzieciom. I zdecydował się po pracy, popołudniami, tam 2-3 razy w tygodniu zaczął przychodzić do domu dziecka, tam się udzielać, poświęcać swój czas. Z jednym z chłopców zaprzyjaźnił się bardziej. Zaczął z nim spędzać więcej czasu, pomagać mu w odrobieniu lekcji, bawić się razem z nim. No ale tak mu się ułożyło z pracą, że po jakimś czasie musiał z tego zrezygnować.
rozmawia, mówi o tym, że temu chłopcu jest płacz, ale musi powiedział, wszystko wytłumaczył. Przestał przychodzić. Po roku znów mu się zmieniło w tej pracy, miał możliwość. Zaczął przychodzić do tego domu dziecka z powrotem. Ale ten chłopiec nie chciał już z nim rozmawiać. Nie chciał się z nim spotykać. Pozostało jakieś zranienie. Także staje pytanie, co robić, żeby nie pomagać głupio? Pierwsza rzecz to jest pomagaj świadomie. Poznaj i określ swoje motywacje. Z jakich powodów pomagasz? Z wrażliwości, z powodu wartości chrześcijańskich. Zdefiniuj to, spróbuj to znaleźć. W sytuacjach takiej bezpośredniej konfrontacji niekiedy pomagamy impulsywnie. Czasami jest to dobre, a czasami jest to tylko uspokojenie naszych własnych sumienia. I w tym momencie ważne jest, żebyśmy to określali. Czasami właśnie są różnego rodzaju zbiórki. Wszyscy dają, no ja też dam. Ktoś nas ni stąd, ni zowąd o coś poprosi. No i on nie ma, ja mam, dam. Natomiast ważne jest, żebyśmy poznali tą naszą motywację, dlaczego to robimy. Jezus wiele razy w Biblii podkreśla, że ważniejsze od tego, co robimy, jest powód, motywacja, z jakiej to robimy. Ważna jest postawa naszego serca, naszej intencji. Także dobrze jest przemyśleć, komu chce się pomagać, w jakich sytuacjach. I jeśli to określimy, to wtedy będziemy mogli sami sobie postawić takie pytanie, dlaczego akurat chcę pomagać tym osobom, tym ludziom, tym organizacjom i w taki sposób. I szczera odpowiedź samemu sobie pozwoli nam określić te nasze wewnętrzne motywacje, nasze motywacje, dlaczego chcemy pomagać. Druga rzecz to jest ustal priorytety i cel pomocy. W jakim celu pomagać? Co chcesz przez to osiągnąć? O co ci chodzi w tej pomocy? W tych priorytetach ważne jest, żebyśmy właśnie wiedzieli, do czego dążymy. Jeśli komuś zaspokoimy jego potrzeby, niedostatki, a nie pomożemy poznać Boga, to z perspektywy życia wiecznego ta nasza pomoc może być daremna. Z kolei, jeśli komuś mówimy o Bogu, a nie niesiemy takiej namacalnej, konkretnej pomocy, to ta nasza pomoc jest po prostu, to nasze mówienie jest mało wiarygodne. My sami stajemy się mało wiarygodni. W takich sytuacjach, kiedy właśnie tak pomagamy, a nie mówimy o Bogu, możemy niekiedy utrudniać, można powiedzieć, możemy utrudniać Bogu. Słyszałem taką opowieść, kiedy siostra zakonna opowiadała, że pomagała jakiejś kobiecie i w pewnym momencie miała takie od Boga przesłanie: siostro, przeszkadzasz. I ta siostra mówi tak, o co chodzi? I tak dalej. A Bóg do niej mówił, słuchaj, ta kobieta już jest bliska, żeby przyjść do mnie. A ty jej tak kroplówką pomagając utrudniasz jej podjąć tą decyzję, żeby ona przyszła bliżej Boga. Także ważne jest w takich sytuacjach te priorytety. W tym kontekście też jest ciekawe w ogóle postawienie pytania, co to jest dobro. Bo bardzo często mówi się, że pomagamy dla dobra, robimy, pomaganie jest dobre i tak dalej. Ale co to jest tak naprawdę to dobro? Ja próbowałem w internecie znaleźć odpowiedź na pytanie w Google, prawda? Dobro. I to w kontekście jeszcze wartości chrześcijańskich. Nie ma prostej odpowiedzi. Wszystkie odpowiedzi były opisowe. Długo się zastanawiałem, z różnymi osobami rozmawiałem na ten temat, jak to można by było zdefiniować to dobro. I ja znalazłem taką odpowiedź dla siebie. Na końcu ją powiem, ale możecie się tak zastanawiać sami,
żebyśmy sami sobie powiedzieli, co to według was jest dobro w kontekście wartości chrześcijańskiej. Trzecia rzecz. Poznaj, co i kogo wspierasz. Dookoła nas jest naprawdę wiele różnego rodzaju działalności charytatywnych, fundacji, stowarzyszeń. I ważne jest, żebyśmy poznali, co te organizacje robią, jak działają, w jaki sposób, jak są efektywne, na co te pieniądze idą. Bo wiele jest organizacji i różnych fundacji, które robią to ze względu na własne jakieś interesy i własne przekonania, które często nie będą zgodne z tymi naszymi priorytetami, o których mówiłem wcześniej. Także jeśli chcemy wspierać, to poznajmy, co i kogo wspieramy. Czwarta rzecz. Wspieraj w to, co jesteś zaangażowany i angażuj się w to, co wspierasz. I to jest takie w pewien sposób proste i oczywiste, ale to jest bardzo ważne. Wchodząc w relacje z ludźmi, których wspierasz, nie tylko weryfikujesz wiarygodność tego, co robią, ale również poznajesz, doświadczasz efektów ich działań i twojego wsparcia. Jak poświęcasz swój czas, to wtedy rzeczywiście możesz poznać, czy ta dana działalność, ta dana organizacja, te konkretne osoby robią to, co ty chcesz. To, co tobie zależy, żeby ta twoja pomoc miała ten efekt. To wchodzenie też w relacje i poświęcanie swojego czasu, swojego zaangażowania jest ważne jeszcze z innej strony, bo wspieranie to nie są tylko pieniądze. Czasami mówię, że najłatwiejsza forma pomagania to jest dać pieniądze. A dużo trudniej jest dać swój czas, zaangażować się, użyć swoich kompetencji, czasami wręcz wziąć odpowiedzialność za kawałek jakiejś tej działalności, czy za większą część. A to jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest, żeby poświęcać też swój czas. Czasami te osoby, które prowadzą te działalności różnego rodzaju charytatywne, dla nich czasami może być bardzo ważne, żeby ktoś ich w ogóle wysłuchał, żeby ktoś ich zrozumiał, z jakimi oni problemami się na co dzień borykają, żeby ktoś może im coś podpowiedział, jakoś udzielił radę. To budowanie relacji może być dużo bardziej cenne niż ich wspieranie finansowe. To jest taki stereotyp, że jak się mówi o wspieraniu, to każdy widzi od razu pieniądze. Natomiast naprawdę można wspierać na wiele innych sposobów i w tym kontekście to może robić każdy z nas. Bo każdy ma czas, każdy ma jakieś kompetencje i każdy może się w to zaangażować. Dla mnie zawsze taki jest przykład odnośnie osób starszych. Wiecie, osoby starsze to mają jedną generalną potrzebę. One potrzebują z kimś porozmawiać. To jest takie proste. Tylko, do tego potrzeba tylko czas. Piąta rzecz. Współdziałaj w pomaganiu. Wiecie, jest pomaganie ludziom, narkomanom, alkoholikom, osobom bezdomnym. I to jest trudne. Do tego naprawdę trzeba mieć wiedzę, jak tym osobom pomóc. Te osoby są świetnymi manipulantami. Jak będziemy to robili sami, bez doświadczenia, to bardzo szybko zrobimy wiele błędów. Sami się zranimy i jeszcze przy okazji zranimy te osoby. W takich rzeczach naprawdę warto współdziałać. Warto działać razem z tymi osobami, które mają doświadczenie, które już to robią, wiedzą jak. Bo działając razem z nimi, zrobimy to dużo efektywniej, lepiej i unikniemy tych wszystkich błędów i porażek. Szósta rzecz. To jest takie sformułowanie. Pomaganie to też odpowiedzialność. I to jest najbardziej skomplikowane.
Angażując się w pomaganie, wchodzimy też w relacje z innymi osobami, tym, którym pomagamy. Wchodząc w tą relację, budujemy też pewne oczekiwania, pewne nadzieje. Jeżeli to na pewnym etapie przerwiemy, to będzie problem. To te osoby będą miały do nas pretensje, będą zranione, zawiedzione. Budowanie relacji to poważna odpowiedzialność. Buduj relacje na tyle, na ile możesz się utrzymać, żeby nie sprawić zawodu. Jeśli twoja pomoc staje się bardzo istotna dla danej osoby, to musisz ją realizować z taką myślą, że będziesz się robił długoterminowo, bardzo długo, albo mieć pewien plan usamodzielnienia się tej osoby, żeby potem mogła już tej twojej pomocy nie korzystać. W tym pomaganiu też trzeba umieć stawiać granice. Miłość wymaga stawiania granic. Ważne jest, żebyśmy w tym pomaganiu określili, o co chodzi, że pomożemy w tym stawiać pewnego rodzaju wyzwania tym osobom, którym pomagamy. One muszą do czegoś dążyć, robić ze swojej strony jakieś kroki, iść naprzód. Tych potrzeb w zakresie pomagania też jest tak dużo, że też trzeba umieć czasami, może nawet często, też trzeba umieć odmawiać. I ważne jest, żeby jasno o tym mówić. Ja zrobię to, tego nie zrobię, tego nie pomogę. Także cała ta odpowiedzialność naprawdę jest bardzo istotna, bo tutaj wiele osób w tym zakresie po prostu rani siebie i innych. Znam taką historię człowieka, który w więzieniu się nachodził. Przychodziły do niego osoby właśnie wierzące, razem czytali Biblię, w końcu się właśnie w tym więzieniu nawrócił. Po jakimś czasie wyszedł z tego więzienia i przyszedł do tego kościoła. W niedzielę na nabożeństwo. No, było super. Wszyscy w kościele się cieszyli. On powiedział, naprawdę, no, było radość, klaskali. I wiecie, skończyło się nabożeństwo. No, tam chwilę coś porozmawiali. No i wszyscy poszli do domu. On został na ulicy. Świeżo, no, wyszedł z więzienia. Nie miał domu, nie miał gdzie wrócić. Został na ulicy. Druga sytuacja. W jednym kościele było kilka osób, które miało takie serce do pomagania osobom bezdomnym. Zaczęli im pomagać. I te osoby bezdomne z czasem zaczęły rzeczywiście przychodzić na nabożeństwa, przychodzić do kościoła. I zrobiła się taka sytuacja, że w niedzielę na nabożeństwie tych osób było bezdomnych, było coraz więcej. No, w pewnym momencie już była ich, nie wiem, 1/3. W którymś momencie już było prawie połowa, to było bezdomnych na nabożeństwie. Szereg rzeczy zaczęło być robione w związku z tymi osobami bezdomnymi. I zaczynało powstawać napięcie w kościele i problem. Bo kościół nie może normalnie funkcjonować. Ci bezdomni zaczęli przeszkadzać. Nastąpił rozłam. Część osób, które zajmowały się i miały przekonanie do tych bezdomnych, musiało odejść razem z tymi bezdomnymi. Założyli osobną wspólnotę. Wiecie, i to są takie dwa przykłady, na bazie których mogę postawić takie pytanie. Czy twój kościół jest gotowy, żeby przyjąć, zaopiekować się, pomóc osobom bezdomnym, odrzuconym, alkoholikom, narkomanom, wychodzącym z więzienia, osobom starszym? W Ewangelii, w Biblii to jest takie oczywiste i każdy powie, no jak najbardziej, no tu Jezus, Bóg, no wszyscy wierzący, to w pierwszej kolejności będą pomagali, no właśnie takim osobom. To właśnie do nich będziemy to kierowali Ewangelię i Słowo. Natomiast w praktyce, jak takie osoby się pojawiają, i to czasami jak nie pojedynczo, tylko jedna, druga, trzecia, w praktyce wiele kościołów nie wie, co z tym zrobić.
dobrze jest, jeśli te kościoły wiedzą, gdzie te osoby odesłać. Słuchaj, znam tu, znam ci kontakt, tu jest taki ośrodek, tu jest taki. To już jest dobrze. Ale często naprawdę nie wiedzą kościoły, co z tym zrobić. A przecież właśnie to, co powiedziałem, Ewangelia i Jezus dochodził do tych najuboższych. W związku z tym to jest taka automatyczna i naturalna odpowiedzialność, że to właśnie ludzie wierzący, kościoły w pierwszej kolejności powinny pomóc tym osobom. W praktyce pomoc znajdują te osoby w tych ośrodkach, w różnego rodzaju fundacjach, stowarzyszeniach. I tu jest pewien problem we wspieraniu, że te fundacje i te ośrodki bardzo często nie otrzymują wystarczającego wsparcia ze strony kościołów i osób wierzących. Chociaż to jest odpowiedzialność właśnie osób, to jest właśnie odpowiedzialność kościołów. Ja tak też mówię i uczulam na to, bo ten problem jest, stykam się z nim bardzo często. Oczywiście znam też takie kościoły, które w tym zakresie funkcjonują bardzo dobrze. Natomiast jest to temat, który jeszcze w Polsce pozostaje z tym tematem dużo do zrobienia. Na koniec jeszcze chcę coś przeczytać, ale powiem jeszcze tą moją definicję dobra. Bo ona miała być krótka. Według mnie, znaczy dla mnie, dobro to jest to, co przynosi Bogu chwałę. Taka jest moja definicja. A na koniec chcę wam przeczytać z takiego napisu na ścianie w Indiach z domu dla dzieci w Kalkucie. Ludzie są nierozsądni, nielogiczni i egocentryczni. Kochaj ich mimo wszystko. Jeżeli czynisz dobro, ludzie powiedzą, że jesteś samolubny. Czyń dobro mimo wszystko. Jeśli masz sukcesy, nabędziesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. Odnoś sukcesy mimo wszystko. Co dobrego zrobisz dzisiaj, jutro pójdzie w niepamięć. Bądź dobry mimo wszystko. Uczciwość i szczerość naraża cię na cierpienie. Bądź uczciwy i szczery mimo wszystko. To, co budowałeś przez lata, może zostać zburzone w jedną noc. Buduj mimo wszystko. Ludzie pragną twojej pomocy, ale mogą cię zaatakować, gdy im pomożesz. Pomagaj ludziom mimo wszystko. Dawaj światu to, co masz najlepszego, spodziewając się w zamian ciosów. Dawaj światu wszystko, co masz najlepszego, mimo wszystko. Może jeszcze jedną rzecz wam powiem. To taka refleksja, którą też niedawno dzieliłem z tego roku. Miałem w tym roku trochę, na początku roku trochę problemów, trochę bardzo takich trudnych decyzji właśnie w firmie, w biznesie. I też zadawałem Panu Bogu takie pytanie, Panie Boże, po co to? Po co to? Takie sytuacje mam. I wiecie, w takich sytuacjach, kiedy spotykają nas trudności i problemy, to najczęściej są dwa cele Bogu. Albo chce, żebyśmy coś w naszym życiu oczyścili, albo chce nas czegoś nauczyć, żebyśmy mogli się rozwinąć i wzrastać jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Ja nauczyłem się, żeby w sytuacjach, kiedy robię błędy, kiedy ponoszę porażki, cierpię jakieś niepowodzenia, żeby mimo wszystko mówić o Bogu. Bo siłę i oparcie tym mamy budować nie na naszych sukcesach, ale na Bogu. Tak jest. Amen. Dziękujemy Krzysztofowi za bardzo osobiste, szczególne świadectwo. Myślę, że słuchając takiej wypowiedzi, zdaję sobie sprawę, że mówi o rzeczach takich bardzo delikatnych, ale zarazem chcę być zupełnie szczery w tym, w jaki sposób stał się jednym ze 100 najbogatszych Polaków w tej chwili na
20 miejscu, tak? W Forbesie. Proszę. Około 20 miejscu. Są różne drogi, sposoby, w jaki znaleźli się ci, którzy są w takim miejscu zasobności, ale co jest niezwykłe i bardzo spodobało mi się to ostateczne zdefiniowanie dobra. Dla ludzi posiadanie kasy to jest coś dobrego, tak? Nie masz kasy, oj, źle. Masz kasy? Dobrze. Co to jest dobro? Coś, co oddaje Bogu chwałę. Wspaniale usłyszeć to z ust kogoś, kto ma pieniądze. Ponieważ wtedy sposób, w jaki on o nich myśli i je wydaje, będzie definiowany przez taką właśnie definicję dobra. W sposób, który oddaje Bogu chwałę. I to jest piękne. Bardzo się cieszę z takiego przesłania. Wszyscy, którzy myślą o tym, żeby się cokolwiek dorobić, żeby do swojego budżetu dosypać jak najwięcej, ile się da, jak się da tej kasy, pomyślcie, że tak naprawdę chodzi o to, żeby oddać Bogu chwałę. I to jest niesamowita, bardzo ewangeliczna, bardzo bogobojna myśl. Alleluja. Weźmy sobie to bardzo głęboko do naszego serca i Jemu niech będzie chwała. Z Krzysztofem rozmawialiśmy o tym również, w jaki sposób mógłby jeszcze usłużyć chętnym. Powiedział, że jest do dyspozycji. To też jest taki bardzo miły gest ze strony Krzysztofa. Powiedział, jeśli do czegokolwiek będzie jeszcze się przydać, jest gotowy. Z jednej strony chciałbym być lojalny wobec Liliany, która będzie o 17 głosiła. Więc nie chciałbym udzielać konsultacji w trakcie, kiedy może mogę słuchać siostry Liliany. A więc może, jeżeli chcieliby się z Krzysztofem porozmawiać, on jest naprawdę do dyspozycji. Jeśli trzeba będzie, to udostępnimy jakąś klasę, w której będzie można z nim porozmawiać, ale nie podczas, kiedy będzie mówiła. Czyli na przykład teraz do godziny 17 jest na to czas. Później po usłudze Liliany również. No i jeśli będzie potrzeba, to także wieczorem, nie wiem jakim czasem Krzysztof dysponujesz, ale jest czas. Czyli także wieczorem, nie wiem, czy już w trakcie usługi Karola, czy także później, będzie można rozmawiać, jeśli ktoś ma pragnienie dotknąć jakiejś marynarki Krzysztofa. Przepraszam, jeśli przyjdzie uścisnąć dłoń, powiedzieć, mów mi jeszcze. Jest to możliwe. Jest taka duża doza zaufania.